Cześć. Hej. Impreza ramówkowa Polsat, tutaj nie z jedną propozycją, tylko z dwiema propozycjami. O której najpierw rozmawiamy? Ninja czy Love? O czym chcesz? Dobra, to dawaj, jedziemy z Ninją. Nagrany sezon? Sezon już jest nagrany, wiem co się wydarzyło, nawet nie próbuj ze mnie wyciągać, bo wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie, no nic z tych rzeczy. Ale powiem ci, że naprawdę wydarzy się coś spektakularnego. Będą łzy, nie wiem czy smutku, czy radości, ale będą. Naprawdę sztos, sezon mój ulubiony. Każdy sezon to nowy tor. Jaki tor teraz będzie? No, tor pełen pułapek. Naprawdę są, te tory są arcytrudne. Ja podziwiam tych wszystkich zawodników, że oni w ogóle się odważają tam stanąć i próbować, bo to naprawdę jest mega trudne, jeśli ktoś nie ma z tym do czynienia na co dzień, ale chociaż byli tacy, co nie mają do czynienia, a i tak przechodzili, więc tym bardziej podziwiam, ale to jest naprawdę, ja bym się nie odważyła. Never. A jak myślisz, dlaczego ta Ninja ma tak dobrą oglądalność i jest już kolejny sezon tego programu? Czym to jest spowodowane, że to tak interesuje ludzi? Wiesz co, no co to, ludzie lubią sport tak naprawdę, a te tory, ten bieg po torach przeszkód jest trochę już prawie jak olimpijska dyscyplina i w ogóle nie wiem, czy się kiedyś nie załapię do dyscypliny olimpijskiej. Takie plotki do mnie docierały. Więc myślę, że ludzie kochają te sportowe emocje i że to o to chodzi. Plus tam wplatamy te historie tych ludzi, gdzie oni mówią o swojej przeszłości, jak doszli do tego momentu. Czyli każdy nasz widz może się poczuć trochę, że o kurczę, czy ja też bym mógł być takim ninją. Więc myślę, że to też tak działa na to, że ludzie to chętnie oglądają. Ninja to sport, emocje. Ninja to zdrowie. Moja droga, co sądzisz o tym, że młodzież unika WF-u? I nie chce ćwiczyć na WF-ie, wiesz, zwolnienia biorą. Unikają WF-u? No nie słyszałaś, czy nie wiedziałaś? Czy was pokręciło? Nie, jeszcze nie widziałam. Boże, ja kochałam WF. Dla mnie to była moja ulubiona lekcja. Ja się nie mogłam doczekać i tylko zastanawiałam się przed dzwonkiem. Dzisiaj będziemy grali w kosza, w siatkę, w ręczną. Będziemy robić pompki, będziemy skakać przez kozła. Kochani, przecież WF jest mega. Tylko, no ludzie, uwierz tylko mi, ludzie w tych czasach, wiesz co? Mniej aktywności fizycznej mają. Co o tym sądzisz, że ta aktywność fizyczna spada, że my siedzimy, nie biegamy? No i później będą niezdrowi, będą mieli niezdrowe ciało, będzie otyłość, będzie brak odpowiedniego zdrowia, będzie im ciężko w życiu. Naprawdę aktywności sportowe są bardzo fajne, nie tylko dla ciała, ale też dla ducha. Ja jak potrenuję, to moja głowa zupełnie inaczej pracuje. Jak wyrzucę z siebie te wszystkie demony razem z potem, to naprawdę jest bardzo potrzebne w życiu. Więc ja jestem w szoku, co ty mi teraz mówisz, że ludzie nie chcą chodzić na WF. Ja bym wolała iść na WF niż na przykład, nie wiem, na Polski. Czyli rozumiem, że cię to trochę przeraża, że coraz mniej tej aktywności fizycznej w naszym kraju i w naszej młodzieży. Ja uważam, że powinniśmy jeszcze ją zwiększyć, bo to jest bardzo ważne, żeby szczególnie pokazać dzieciakom, które są teraz przyzwyczajone do telefonów, do gier komputerowych, po prostu zaczną im te kciuki po prostu się zmieniać, układ kciuków niedługo, a tak naprawdę musimy ich wyrzucić z domu na boisko, wiesz, pobiegać do lasu, żeby naprawdę byli aktywni. I myślę, że to jest lepiej spędzony czas niż na grach komputerowych. Oczywiście, że tak, czyli apel do rodziców. No, apel do rodziców. Na zewnątrz. Sport jest tyle dyscyplin fantastycznych, naprawdę. Ale dobrze wygląda. Ciało i wygląda. Charakter się poprawi. Dokładnie. Tak? Na przykład taki mały chłopiec, którego koledzy w klasie nie lubią, nie? Mm. Jak pójdzie na takie sztuki walk i nauczy się troszeczkę takiego bicia, ale wiesz, nie mówię, że nie namawiam do bicia, ale nauczy się jakiejś takiej samoobrony, to on od razu będzie miał większą pewność siebie i od razu nie da kolegom w klasie sobie podskakiwać do siebie. Oczywiście, że tak, tu postawmy kropkę, chodźmy do drugiego projektu, czyli do Love Island, Wyspa Miłości. Pewnie pytali, co teraz w nowym sezonie, ulubione pytanie, nie wiadomo, więc ja zadam inaczej. Jaka jest twoja rola jako prowadzącej i jakie są twoje moce jako prowadzącej? Bo ostatnio rozmawiałem z Mają Bohosiewicz, ona ma Love Never Lies i ona mówi, że ona jest tylko łącznikiem. Że ona, wiesz, jest łącznikiem. A jak to jest u ciebie? A właśnie przedwczoraj udzielałam wywiadu jednego i dokładnie tak samo to nazwałam, że jestem łącznikiem między widzem, a naszymi wyspiątkami. I to jest bardzo fajna pozycja, dlatego że ja jestem, te moce, o które pytasz, jestem taka wszechwiedząca. Mhm. Bo ja wiem, co u naszych wyspiątek, bo oglądam ich na bieżąco. Nawet czasami obserwuję gdzieś tam jeszcze przed publikacją naszą, przed widzami widzę pewne rzeczy, ale tak samo jestem z widzem, rozmawiam z widzem poprzez nasze social media i tak dalej i to jest fajne, ale wiesz, ja muszę być bardzo empatyczna, muszę być wyrozumiała dla nich, bo tam naprawdę się dzieją cuda i wiesz sam, jak jest na Love Island, byłeś u mnie. No tak, a możesz warknąć na uczestnika? No powiem ci, że zdarzały się takie sytuacje, jak ktoś mnie zdenerwował, albo ktoś tak nieładnie się odzywał w nerwach, tylko że ja jestem taka, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, empatyczna, więc często sobie to tłumaczę, no dobra, bo to jest też taka stresująca sytuacja, 50 kamer, nowa sytuacja, więc jestem wyrozumiała dla nich, no ale czasami muszę na nich tupnąć nóżką, jak tam jakiś kolega pokryją, mu się na górze całuje z inną dziewczyną. No dobra, a zastanawia mnie ta twoja moc, czy ty możesz wywalić sobie uczestnika, bo tak ci się podoba? Nie, no
nie, absolutnie. Takich mocy nie mam, ale też nie mam takich chęci. Ty się pakuj. Pakuj wyjazd. Się, masz 30 minut. I produkcja w szoku, co ona robi? Okay, czyli nie było takich sytuacji. Łącznikiem oczywiście możesz, ale tak jakby nie jesteś osobą, która może wyrzucać, przerzucać, zmieniać tor, bieg, wszystkiego. Wiesz co, nigdy z nas z produkcji nie jest od tego, żeby kogokolwiek wyrzucać. Mm. Tak naprawdę to oni sami gdzieś tam się eliminują albo sami po prostu zostają singlem, a wiadomo, jakie są zasady programu, że wtedy singiel wraca do domu, więc nie ma takiej sytuacji, a dzisiaj sobie wywalmy Kazika, bo Kazik nie w humorze. Nie, po prostu nie ma miejsca na takie rzeczy. Trochę możesz, ale nie wszystko. Nie, ale i dobrze, bym nie chciała nikogo wywalać. Ja serio chcę, żeby ci ludzie się zakochiwali, żeby łączyli się w pary, przecież to jest piękne, miłość jest piękna. No oczywiście, że miłość jest piękna, a ty ostatnio wrzuciłaś takie piękne story na Instagrama, że masz miłość. Dlaczego się na to zdecydowałaś? Czemu wysłałaś tam takie oczko, mam chłopaka? A, myślałam, że czemu się zdecydowałam na miłość. Nie. Wiesz co, z miłością jest tak, że jak jesteśmy w tym całym takim podnieceniu miłosnym, że jest nam tak dobrze, że po prostu latamy tak troszeczkę nad ziemią, że tak się fantastycznie dogadujemy w tej naszej relacji, to masz ochotę krzyczeć to całemu światu, ale jak już zaczynam krzyczeć, to nagle słyszę stop, Karolina, nie rób tego jeszcze, bo jesteś osobą publiczną i zaraz to może się tak przekuć troszeczkę przeciwko tobie, więc tak to mnie powstrzymuje, ale czasami mam ochotę zdradzić, że jednak jest ktoś mi bliski, na kim mi bardzo zależy i z kim się świetnie dogaduje, ale tak jeszcze tak i to nie jest specjalnie, ja tak nie pogrywam, żeby o, patrzcie, mam chłopaka, ale nie powiem wam kto, zastanawiajcie się, nie, tylko po prostu na wszystko przyjdzie czas, ale jest taka chęć pochwalenia się światu, że jestem szczęśliwa. No i jak się zmieniło twoje życie od czasu, kiedy jesteś szczęśliwa ze względu na związek? No, stałam się większą domatorką, jeszcze więcej gotuję, jeszcze jestem miększa, taka bardziej, wiesz, bo człowiek jak jest zakochany, to jedna ta skorupa pęka. No i fajne jest to, że poznajesz taką bratnią duszę, która jest i kumplem, i przyjacielem, i kochankiem w jednym. A to cię akurat zauroczyło, że możesz połączyć te trzy opcje w jednej osobie? No tak, bo my byliśmy kumplami i bardzo długo byliśmy tymi kumplami i nagle z tego nie wiedziałam nawet kiedy powstało coś więcej. A dla mnie kumpelstwo, przyjacielstwo jest bardzo dobrą bazą do tego, żeby być fajnym związkiem. W sumie nie wiem, czy nie najważniejszym, bo to, że się ludzie kochają, to jest jedno, a jak się lubią, to jest po prostu czad. No, kochacie się, lubicie się, ale ostatnio na Love Island skarżyłaś mi się, że twój wyjazd 3-miesięczny jakoś wpływa na relacje. Jak myślisz, jak będzie teraz? Nie no, my się będziemy widzieć, na pewno. Ja to w ogóle sobie nie wyobrażam 7 tygodni bez niego. Dobra, no ale jak to wpłynie na waszą relację? Nie, no, to będzie sprawdzian? Test? Jak byś to nazwała? On ma swoją pracę, to też jest moja praca, więc ja nie wyjeżdżam sobie na bailando. Chociaż pewnie też się tam zabawimy nieraz. Więc jesteśmy wyrozumiali dla siebie. Nie, u nas nie ma czegoś takiego, że zakładamy sobie smycze i że ktoś, ja mogę nawet z koleżankami sobie polecieć gdzieś za granicę. No wiadomo, tęsknimy, ale radzimy sobie z rozłąką. Czyli na luzie nie drżysz, że coś tam się wydarzy, znaczy, bo ty będziesz tam. Jest mi przykro, bo ja się po prostu przy nim też przede wszystkim dobrze wysypiam. ale na pewno będziemy się widzieć, na pewno on przyleci, może ja też przylecę do Polski i zobaczymy. Jakoś sobie damy radę. No i fajnie, nie no, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Bardzo. Fajnie. A nadejdzie taki moment, że będzie oficjalne poinformowanie, że tak, to my razem, bo teraz jak na razie... Nie, słuchaj, wyjdziemy na ściankę od razu. No, ale myślisz, że to się wydarzy? Nie, no ja tak nie zrobię, na pewno. To wyjdzie naturalnie na pewno, to nie będzie zaplanowana akcja, tak mi się wydaje. No, znaczy nie, no na pewno nie będzie, po prostu jak wyjdzie to naturalnie, to wyjdzie. Okej. Okay. Bo dla mnie miłość jest czymś takim prawdziwym. Patrz i obserwuj. Tak, patrz i obserwuj. Chciałeś mi to powiedzieć, patrz tak? I obserwuj. Patrz tak, i obserwuj. Dla mnie miłość jest czymś pięknym i nie ma co z tego robić jakieś fiesty, no. A co dla ciebie jest niedopuszczalne w miłości? Nie, zdrada. Dramat. A co byś powiedziała kobiecie, która wybacza kilka razy zdradę? Ojejku, właśnie oglądam to w innych programach. Ja powiem ci, że jestem w szoku, ja bym nie dała rady. Jakby mnie... Nie, już mnie kiedyś facet zdradził i to się skończyło tak, jak się skończyło. Właśnie skończyło się dawno temu. Ale ja bym tego nie wybaczyła. Ja bym miała cały czas przed oczami po prostu, że on dotyka inną kobietę. Ja bym zwariowała. To co byś powiedziała kobiecie, która wybacza zdradę? Kobieto, uciekaj od tego faceta, bo po to się jest w związku, żeby ludzie się szanowali, a bycie lojalnym to jest też okazywanie szacunku. Po prostu, więc jeśli się decydujesz na związek, to znaczy, że jesteś w związku z tą osobą i uszanuj i traktuj tak, jak sam chcesz być traktowany, a jak chcesz sobie zaliczać inne panienki, no to idź sobie i bądź wolny, bądź singlem i to rób. Ej, ale to straszne, że później niby się zbliżasz z tą osobą, ale myślisz o tamtym. Ale że, jeszcze raz, że jak? Że jak cię zdradził i wybaczysz i idziecie do łóżka, to myślisz, że ja tam bym nie dała coś, rady. Tamten. Ja też ja bym nie dała rady. Psychiczny, ja bym nie dała rady. Why, to nie jest dlaczego? W ogóle na moją głowę i uważam, że po prostu nie. Trzeba iść dalej, poznać osobę, która jest otwarta na nas, tylko na nas. Ja w ogóle jestem taka, że jestem w ogóle zazdrosna. W sensie ja nie lubię... A masz zazdrość wsteczną?
Nie, w ogóle. Nie, wstecznej w ogóle nie mam i tak samo bym nie zniosła, jakby ktoś miał wsteczną do mojej przeszłości, o Jezus. Nie, ja nie mam zazdrości wstecznej w ogóle. Ja po prostu lubię czuć się ważna dla mojego faceta. Najważniejsza i jedyna. Tyle. A kto zaproponował wspólne zamieszkanie? U nas? No. Wyszło to razem, wspólnie. A nawet nie wiedziałem, że razem mieszkacie. O, wkopałam się. Nie, to fajnie, u ciebie, nie? No, co tam jeszcze tam? Masz bilety? Masz bilety? Do Hiszpanii? No, Dla mnie. Do Hiszpanii? No. Czy do mnie na chatę? No nie, za co mi dałaś bilet, teraz nie masz biletu dla mnie. No, przylecisz? Przylecę. Naprawdę? No, to czat mamy, nowy Willa, wiesz jaki jest. Ja ogień. Wiem, ja wczoraj byłem właśnie pogadać sobie tu i tam i Tylko weź jakiś lokomotyw, bo bardzo kręta droga. Mhm. Bardzo. Dobra, trzymajcie się moi drodzy, dziękujemy wam bardzo i cześć. No i tyle, trzymajcie miłości się. Miłości dużo wam życzę. Miłości, tak.